Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie w Gołubiu, w ośrodku, w jednym z ośrodków dr Dąbrowskiej. I spotkałam tutaj Elę, z czego jestem bardzo szczęśliwa, ponieważ będzie takim świadectwem dla innych, w czym pomogła jej dieta owocowo-warzywna, czyli post. Elu, wypowiedz się, jak to z tymi Twoimi przygodami na poście. Dziękuję za wstęp. Witam, jestem Ela z Gdańska i chciałam powiedzieć, że ja znam już dietę warzywno-owocową od 3 lat, można powiedzieć. Pierwszy raz, jak ją zastosowałam, tylko 2 tygodnie, to wyleczyłam sobie nawracające zapalenie zatok przymusowych. I czy miałaś kryzys jakiś? Objawił Ci się jako jakimś specjalnym kryzysem? Nie, te zatoki? Tylko zauważam, że po dniu, po półtora diety mam zawsze, nawet jak teraz co tydzień robię sobie taką dietę. Aha. Przez półtora dnia, żeby utrzymać oczyszczenie organizmu, to mam katar. Aha, katar, taki no dość, tak. Czyli dość taki mocny, ale ja się tym cieszę, tym katarem, bo pani doktor Dąbrowska mówi, że się szybko właśnie tak. Przez dobę czy 36 tak. Godzin odbudowują nowe błony. Z kryzysów trzeba się cieszyć. Śluzowe. Ale to, co chciałam powiedzieć, najważniejsza rzecz, bo jestem dopiero drugim przypadkiem u pani doktor Dąbrowskiej. Po 5 tygodniach diety warzywno-owocowej wzrosła mi się pęknięta porządnie łąkotka w kolanie, która podobno się nie zrasta. Dokładnie. Także tak jak... to ja sobie tego nie wymyśliłam, że się nie zrasta. Po prostu bardzo chciałam, żeby się zrosła i konsultowałam się z kilkoma ortopedami. Z rehabilitantami, którzy powiedzieli, że się nie zrasta. No to jak się nie zrasta, to zapisałam się na operację, na artroskopię kolana. Ale coś mi zaświtało w głowie napisać maila do pani doktor Dąbrowskiej i tak też się stało. I cię odpisała, tak? Odpisała mi po 9 dniach, za co jej serdecznie dziękuję. No i przygotowałam się trochę psychicznie i tak dalej. A, odpisała mi, że ma jeden przypadek, że w trzech miejscach łąkotka pęknięta zrosła się po 6 tygodniach diety. I ty ile czasu przebyłaś? Ja 5 tygodni zrobiłam. Chciałam 6, ale źle się czułam i nie wiedziałam, czy to jest kryzys, czy to już organizm czyli mówi, już że ma dość. 5 tygodni ci starczyło, tak? Żeby tak, się odbudowało. Tak, po 5 tygodniach poszłam, zrobiłam badania i mam zrośniętą łąkotkę. Ile czasu jesteś po tym uzdrowieniu? Koniec lutego tego roku skończyłam. No, czyli jesteś cały czas zdrowa, tak? Łąkotka jest zdrowa, co prawda kolano i noga nie jest do końca zdrowa, bo ja w międzyczasie źle chodziłam i oszczędzałam nogę przez ten ból, unikałam bólu i trochę mi zanikło mięśnie, a to teraz na rehabilitację. Ale i nie muszę iść na operację. Tak. Piękne świadectwo. Bardzo dziękujemy Eli. Jestem bardzo zadowolona, że ją poznałam. Mam nadzieję, że w końcu dla niedowiarków, ci, którzy nie wiedzą, że nie wierzą w to, że coś się odbuduje, czyli że tarczyca Hashimoto na przykład się odbuduje, że w kolanie właśnie chrząstka, której nie ma, gdzie już w trzech przypadkach ktoś mi powiedział, że opowiadamy herezję, to się wszystko może odbudować. I mamy tutaj pierwszy przypadek taki na żywo, gdzie mogę Wam to wszystko przekazać. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy z Gołubia. Życzymy zdrowia z Gołubia. Kaszubszczyzny. Tak, dokładnie.